Ten odcinek powstał dzięki pomysłowi jednego z widzów. 31 grudnia 2019 rok. Do Światowej Organizacji Zdrowia trafiły pierwsze informacje o nowej chorobie w chińskim mieście Wuhan, która u jednej z chorych osób wywołała zapalenie płuc. Według mieszkańców tej 11-milionowej metropolii zgłoszenia dotyczące dziwnego samopoczucia i wizyty u lekarzy rozpoczęły się już od 12 grudnia. Jednak z początku nikt nie brał tego na poważnie. W końcu był to okres epidemiologiczny, więc na dobrą sprawę mogło to być tylko zwykłe powikłanie przeziębieniowe. W ten sposób nieznana jeszcze choroba rozprzestrzeniała się coraz bardziej, ponieważ chorzy nie byli w żaden sposób odseparowani od reszty społeczeństwa, a część z nich, nie znając zagrożenia, spotykała się z rodziną, chodziła do pracy, a ludzie, którzy czuli się trochę gorzej, szli do lekarzy. Ci natomiast w bezpośrednim kontakcie z pacjentami stawali się nosicielami, przez co zaraza szerzyła się dalej. Na tym etapie było już za późno, ale nikt nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, co miało dopiero nadejść. Chińskie władze zarządzające miastem poinformowały potajemnie rząd w Pekinie o dziwnej chorobie, która nawiedziła miasto. Jednak to miało miejsce pod koniec miesiąca, niedługo przed poinformowaniem WHO. 1 stycznia 2020 roku. Po wstępnych badaniach oraz próbach ustalenia pacjenta zero i ogniska choroby udało się zlokalizować domniemane miejsce, skąd pojawić mogli się pierwsi zarażeni. Okazało się, że był nim targ owoców morza oraz mięsa, Huanan Seafood Market, który już tego samego dnia został odseparowany i zamknięty w celu badań i dokładnego oczyszczenia. Już 7 stycznia po fali newsów nadesłanych przez ludzi, którzy zostali oskarżeni przez chińskie władze o sianie paniki, ludzie zaczęli domagać się informacji, przez co powoli sytuacja w Wuhan wymykała się spod kontroli i w całych Chinach zdawała się być napięta. Z tego powodu ogłoszono informacje o nowym, nieznanym do tej pory wirusie, który prowadzi do problemów z oddychaniem, jednocześnie uspokajając, że nie ma powodów do większych obaw. 11 stycznia został potwierdzony pierwszy przypadek śmierci 61-letniego mężczyzny ze względu na zniszczenie płuc spowodowane nowym wirusem. Wtedy już każdy wiedział, że sytuacja jest poważna, a w perspektywie paru następnych tygodni z lokalnego ogniska nowi chorzy pojawiali się w różnych częściach globu, a aktualnie jest ponad 100 tysięcy zarażonych w ponad 100 państwach na świecie. Wróćmy teraz na chwilę do zupełnie innej epidemii, jaką była ebola w latach 2013-2016. Po niewyjaśnionej serii śmierci w gwinejskich wioskach, wolontariusze z Organizacji Lekarzy Bez Granic pobrali próbki od chorych osób w celu zdiagnozowania, z czym mają do czynienia. W kraju nie istniały laboratoria umożliwiające szybkie potwierdzenie, czym jest nowa choroba, a pomimo tego, że objawy wskazywać mogłyby na odmianę eboli, tak brano pod uwagę jeszcze jeden bardzo istotny fakt, że w zachodniej Afryce nigdy nie było chorych na tego wirusa. A do tej pory potwierdzone lata wcześniej przypadki pojawiały się tylko w Afryce Środkowej, a najbliższy miał miejsce 1610 km dalej. Dlatego zdecydowano się je wysłać samolotem z miasta Gwakandou do stolicy Gwinei, a następnie specjalnym samolotem Air France do Paryża. Wynik mroził krew w żyłach. Okazało się bowiem, że była to najgroźniejsza znana do tej pory odmiana eboli. W tym samym momencie WHO zdecydowało się wysłać specjalny zespół, który miał pomóc zatrzymać wirusa, zanim ten wywołałby epidemię. Cały świat zasadniczo nie przejmował się tym, co miało wtedy miejsce. A jednym z pierwszych artykułów, jakie pojawiły się wtedy w prasie, dopiero po 4 dniach od ogłoszenia eboli, był materiał New York Times, jednak ten składał się z niecałych 150 słów, a swoją uwagę skupiał głównie na takiej błahostce, jak zakaz, jaki nałożyły władze Gwinei na swoich mieszkańców, aby ci nie spożywali zupy z nietoperzy. Swoją drogą zupa z nietoperzy pojawiła się także w przypadku aktualnej pandemii koronawirusa. Zespół złożony ze specjalistów WHO dotarł do Konakry zaledwie 5 dni po ogłoszeniu alertu związanego z pojawieniem się zagrożenia. A to pozwalało pokonać wirusa, póki ten był dopiero w przysłowiowym zarodku. Pech jednak chciał, że chorych pojawiało się coraz więcej, a ze względu na to, że Gwinea nie jest państwem zbyt dobrze rozwiniętym, do wielu ludzi informacje o nowym wirusie w kraju docierały zbyt powoli. A pierwsze zarażone dziecko, które niestety wraz z członkami rodziny niedługo później zmarło, zostało zaprowadzone do babci, która także zachorowała i poszła szukać pomocy u przyjaciółki pielęgniarki w wiosce nieopodal.
Kobieta ta natomiast po kilku dniach, ze względu na złe samopoczucie, udała się do nieco większego miasteczka do znajomego doktora. A w ten sposób ebola rozprzestrzeniła się już do 3 różnych lokalizacji. Pomimo podjętej próby izolowania chorych, wsparcia pieniężnego oraz wysyłki kombinezonów ochronnych oraz środków odkażających, wirus przedostał się także do ościennych państw, a najwięcej przypadków pojawiło się w Liberii i Sierra Leone. Wtedy już cały świat zdążył się wystraszyć, a chorzy pojawili się także w Stanach Zjednoczonych i Europie. Prognozy wskazywały, że jeszcze w 2014 roku mogło być nawet 1,5 miliona osób zarażonych. Jak jednak udało się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby, skoro ostatecznie tylko 28 652 ludzi zostało zarażonych? Wprowadzone zostały specjalistyczne procedury na wypadek pojawienia się nowych przypadków w innych państwach, zarówno w Afryce, jak i na świecie. Dlatego każdy kraj był wstępnie przygotowany na pierwszego pacjenta. Wiele państw nałożyło ograniczenia co do podróży do zachodniej Afryki, przez co automatycznie szansa na to, żeby wirus dotarł do innych regionów świata, zdecydowanie spadła. W państwach, w których odnotowano najwięcej przypadków, został wyszkolony tabun lokalnych medyków oraz przygotowano specjalne obozy dla chorych, nieco oddalone od miast czy wiosek, aby każdy chory był błyskawicznie odseparowany. Do tego powstały strefy przejściowe dla osób z podejrzeniem eboli, a specjalne grupy miały za zadanie podróżować po wioskach w celu edukacji ich mieszkańców. Do tego zabroniono rytualnych pochówków, ponieważ zarazić można się było także po kontakcie z ciałem zmarłego. Choć wykresy wskazywały, że epidemia rozwija się w sposób wykładniczy, a chorych z dnia na dzień potrafiło przybyć nawet 2 razy więcej, przeciwdziałanie w tym przypadku umożliwiło zatrzymać dalszy rozwój naprawdę śmiercionośnej zarazy, ponieważ ta cechowała się śmiertelnością na poziomie przekraczającym 30%. Przykład eboli dobrze przedstawia, w jaki sposób możliwe jest powstrzymanie epidemii, jednak tutaj trzeba brać pod uwagę fakt, że obszar zachodniej Afryki nie jest do tego stopnia połączony w globalnym łańcuchu komunikacyjnym co Chiny, a to zdecydowanie ułatwiło pokonanie choroby. W przypadku wirusa z Wuhan sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ wszystko zaczęło się od 11-milionowej metropolii, w której siedziby ma wiele zagranicznych korporacji. A aktualnie, patrząc na skalę tego, jak bardzo patogen rozprzestrzenił się po naszej planecie, ciężko jest powiedzieć, jak go szybko zatrzymać. Aczkolwiek patrząc aktualnie na Chiny, gdzie z odnotowywanych ponad 10 tysięcy przypadków dziennie jest teraz niecałe 100, można powiedzieć, że każda epidemia jest do zatrzymania, jednak czasem ludzka pazerność nam to po prostu uniemożliwia. Aczkolwiek też nie można się temu dziwić, ponieważ dla państw takich jak Francja czy Włochy, których prawie 20% gospodarki stanowią dochody z turystyki, wywołanie paniki jest najgorszym możliwym scenariuszem, który ciągnie za sobą wielomiliardowe straty. Jednak w przypadku Włochów to wszystko zaszło już za daleko, dlatego wprowadzenie kwarantanny w całym kraju zdawało być się jedyną słuszną możliwością, pomimo wielkich strat. W Polsce podjęta została natomiast decyzja o zamknięciu szkół, kin oraz niedługo także poczty. Pracodawcy w miarę możliwości mają zalecać swoim pracownikom pracę zdalną, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć przemieszczanie się ludzi, a to właśnie ono w głównej mierze przyczynia się do rozprzestrzeniania różnych chorób, w tym także nowego wirusa z Chin. Drastyczne środki w przypadku epidemii mają sens, ponieważ im wcześniej podjęte zostanie odpowiednie działanie, tym większa szansa na to, że uda się ją powstrzymać. Korea Północna była pierwszym państwem, które zamknęło swoje granice. To najprawdopodobniej uchroniło ten kraj przed epidemią, a ich służba zdrowia nie poradziłaby sobie z takim problemem. My w Polsce także lepiej dmuchajmy na zimne, ponieważ higiena i kwarantanna są jedyną możliwością zachowania bezpieczeństwa. Mieliśmy szczęście, że wirus dostał się do nas po tak długim czasie od jego rozpoczęcia, ponieważ mogliśmy się w miarę dobrze na niego przygotować oraz zainspirować się doświadczeniami innych państw na świecie. Podsumowując, my jako ludzkość jesteśmy zdolni powstrzymać największe zagrożenia, jeśli tylko działamy wspólnie oraz nie skupiamy się tylko i wyłącznie na pieniądzach, a profilaktyka i podporządkowanie się zasadom zdają się być najlepszym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych. Ja dziękuję Wam za uwagę i odsyłam Was na mojego Instagrama globalista_it, gdzie na bieżąco staram się relacjonować to, co się dzieje na świecie, ale i u mnie. Pamiętajcie, że ten jeden follow ma olbrzymie znaczenie dla całokształtu mojej działalności, więc liczę na Was. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć.